Jak narysować głowę pieska. Pokazywałam mi, jak narysować. Właśnie jak narysowałam tamtego pieska. Powiem wam, że jestem początkujący, co nie trzeba się dziwić za to zasynami. Pokażę teraz wam. Tak wygląda mój pierwszy piesek. Tutaj ma takie za chude, a nosek to ładny, na twarde. To zaczynamy do robienia. Najpierw musimy... Poczekajcie, bo złożyć sobie kamerę. Zobaczcie. Tutaj musimy narysować... Za to ja zaczynam od nosa, tylko poczekajcie, muszę zabrać odpowiedni ołówek. Za to robimy najpierw taki coś. Bo ja raz na to mam tańczyk. Trochę tutaj się tak zrobię, ale potem to naprawimy. Poczekajcie, musieli... Tutaj na razie tak zostawimy. Bo ja raz za to mam tańczyk. Ile już trwa? W głowie was to ma taki problem. Na sam koniec wam pokażę takiego pieska. Ja robiłem swój pierwszy rysunek, za to sobie... Starsi ludzie mają nie wychodzić z domu. Właśnie. No, nie powinno być kręgi, czy nie psa. 30 tysięcy za złamanie kwarantanny. Ale to jest napisane nie wszyscy, co? Nie, już 30 tysięcy. Dobra, to lecimy. Dobra, tylko poczekajcie, zabiorę sobie patyski do usów przygotowane. Jak jesteście artystami, to wiecie, po co jest. Chyba jest jakaś osoba, która zna, chyba wie. Obejrzyjcie sobie odcinek, jak rysować jakiś i zobaczycie, że tam będzie wam gadał. I jak nauka rysowania, czego się by powinno... ...wysynać. Ja to po prostu tutaj taką krechę. Nie. Po prostu to będzie jej buzia taka ciarna, bo to jest mantancik, przypominam wam. Tak zastaję rysuję właśnie. Będę jeszcze tutaj poprawiał. Mam wam powiedzieć, gdzie położyłem kamerę na papierze toaletowym. Muszę nauczyć się gadać dobrze. Muszę na fali się nauczyć. Poczekajcie chwilkę, muszę ty. Dobra, zrobiłem tylko tutaj, o tak. Dobra, co tutaj będą usy? Ja zapomniałam tej krechę dać. Poczekaj, ile minut? 4 minuty już. Uda nam się narysować. Takie umiem pieski tylko. Ja być może nie jestem taki głupi, ale takie osy duże. Wam to zobaczycie. Właśnie miałam powiedzieć, że była zima, a nie było.
rysuję po prostu takie łapcie. Dobrze robię. Wymknę teraz, robię sobie z niego bekę, bo teraz zobaczcie, no, rysuję sobie taki uśmiech. Tak to mogę nie robić. Ale uśmiech, poczekajcie, bo chyba tutaj. Ale ładny, strasznie ładny. I zamknę wam pokazać pieska mojego, mantenczyka. Napisy tej XD, poczekajcie. O, chyba słaby był opis. Napisy tej XD. O, jaki ładny taki portret. To ma ze 8 minucie to ja. Ale jaki ładny. Napiszcie w komentarzach jaki. Łatwo mu za taką ona. Ja teraz to... Dobra. Tutaj to ja nie umiem tak... Ale narysuję takie. Ok. I tylko tyle, bo ja nie wiem. Ja bycie osyni, nie oceniajcie tej, bo ja nie wiem, jak ja miałam ją zrobić. Po prostu ja dzisiaj tak są głowa, ale jeśli ja to chyba nie głowa. Zawsze pamiętacie. Zabraz. Takiego róbcie właśnie o taki cień, bo to jest ładnie. Ta-dam! Chcę wam tej zaznaczę. I to jest zły cień robienie, ale patysek i to dobry cień. Ale sobie zobacz, robiłem taki. I to jest mój wiązasek. Może nagram jeszcze odcinek. Ale wam powiecie, za pierwszym zdjęciu tutaj postawiłem mojego psa na fandena. Postawiłem go na siedzeniu i sobie takie po prostu tak sam jak go narysować. Ale grzybek to jest i bardzo łatwy. Jak nie umiecie rysować nosów, rysujcie bardzo dużo psy. Naprawdę, bo oni mają dobre właśnie nosy. Ja bym chciał, to nie są osy, to są dopiero osy. Wiecie. A teraz wam pokażę mojego psa. Zobaczcie, tak wygląda. Wstawcie łapkę w górę i subskrybcie. Wiem, że nie ma dużo serii, ale nie chcę mi się tego robić, za to teraz pokażę wam mojego psa. I to jest mój właśnie pies. Dobra, no to idziemy teraz do rysunku. Ja się pozuszę. I tym ołówkiem, on się szybko łamie. I tym. I z tego czegoś i papierem toaletowym. Właśnie opieram go. O, widzicie tutaj? O, tutaj. A ja zrobiłem chyba tak. Czekajcie. Nie miałem jak położyć, ale mam się odzwiązanie. Ja bym tutaj mogę wam powiedzieć takie ciekawostkę, że tutaj nie ma takiego czyści, jakby zobaczyliście takie coś, o tutaj.
No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcja, czy taki wyjdzie za to, pa. XD.